Nadzwyczajne posiedzenie klubu PiS. Co ze sprawą Mejzy? Ryszard Terlecki, sprawa Mejzy, poboczna, na posiedzeniu klubu PiS. Znak zapytania poboczną sprawą, będzie temat wiceministra sportu Łukasza Mejzy podczas środowego posiedzenia posłów PiS, przekazał szef klubu partii rządzącej Ryszard Terlecki. Wcześniej media informowały, że spotkanie zwołano m.in. ze względu na doniesienia o biznesowej działalności Mejzy, a w resorcie przygotowywana jest jego dymisja. Terlecki potwierdził jednocześnie, że w posiedzeniu weźmie udział Jarosław Kaczyński. W środę Wirtualna Polska informowała, że Prawo i Sprawiedliwość na środowy wieczór zwołuje nadzwyczajne posiedzenie klubu. Spotkanie nie było wcześniej planowane. W wiadomości, która trafiła do polityków, podkreślono, że weźmie w nim udział Jarosław Kaczyński, a obecność jest obowiązkowa, podała. Według portalu posłowie partii rządzącej omówią m.in. sprawę wiceministra sportu Łukasza Mejzy. Dziennikarze WP przekazali, iż w resorcie przygotowywana jest jego dymisja po publikacjach medialnych o jego biznesowych przedsięwzięciach. Szef klubu PiS Ryszard Terlecki potwierdził, że politycy tej formacji spotkają się na posiedzeniu, jednak stwierdził, że nadzwyczajne to ono tak bardzo nie jest. Jak dodał, będzie w nim uczestniczył szef partii Jarosław Kaczyński. To będzie takie spotkanie podsumowujące nasze ostatnie tygodnie czy miesiące i plany na najbliższy czas. Takie dość rutynowe, uściślił. Terlecki o doniesieniach w sprawie Mejzy. Czekamy na rozwój wydarzeń. Terlecki kilka dni temu mówił o planach zwołania specjalnego posiedzenia klubu PiS z udziałem fachowców, które poświęcone miałoby być kwestiom związanym z epidemią COVID-u, w tym m.in. szczepieniom. Pytany, czy faktycznie na środowym spotkaniu pojawią się eksperci, odparł, że ma pojawić się minister zdrowia Adam Niedzielski i prawdopodobnie będzie też rozmowa o tych covidowych sprawach. Zdaniem szefa klubu, temat Mejzy będzie poboczną sprawą na posiedzeniu. Czekamy na rozwój wydarzeń i zareagujemy, zadeklarował Terlecki. Media. Firma Mejzy oszukała chore dzieci i ich rodziców. Wirtualna Polska napisała w zeszłym tygodniu, że Mejza założył w przeszłości firmę medyczną, która miała się specjalizować w kosztownym leczeniu nowatorskimi metodami chorych m.in. na raka, Alzheimera, Parkinsona. Mejza miał osobiście przekonywać potencjalnych pacjentów, a także opiekunów dzieci, o skuteczności stosowanych przez firmę metod, które jednak, tak w Polsce, jak i na całym świecie, uznawane są za niesprawdzone i niebezpieczne. Według portalu, interes Mejzy nie wypalił, a pacjenci i ich rodziny zostali oszukani. W związku z publikacją Mejza zapowiedział, że treść artykułu będzie przedmiotem postępowań sądowych oraz że podjął kroki prawne, mające na celu ochronę jego dobrego imienia i reputacji. Natomiast premier Mateusz Morawiecki, pytany we wtorek, czy podjął decyzję w sprawie ewentualnej dymisji Mejzy, odpowiedział, że analizowane są wszystkie informacje dotyczące wiceministra. One muszą zostać zweryfikowane, w szczególności wszystkie nowe informacje, które są publikowane. Tutaj proszę o cierpliwość, bo po tym, kiedy one zostaną przeanalizowane przez stosowne służby, dopiero wtedy mogą być podejmowane decyzje, uznał premier. Opracowanie: Wiktor Kazanecki.